pytanie jeszcze za chwilę zerwiać. Jeśli można jeszcze w słowo pana prezesa tutaj, kawalerów Gutenberga. My też na to właśnie liczymy bardzo, że zainteresowanie naszymi obiektami, gdy zobaczy to w ministerstwie, któryś z dyrektorów departamentu będzie bardziej może przychylnym okiem widzieć te niedostatki, które są. Bo to widać gołym okiem, gdzie trzeba jeszcze te freski odnowić, odrestaurować, gdzie trzeba dołożyć jeszcze tych trochę setek tysięcy czasem, żeby można to przywrócić naprawdę do zadowalającego stanu, żeby ten obiekt sakralny nie tyle, powiedzmy, tracił, co żył. Bo zauważmy coś bardzo istotnego. Większość cerkwi na Podkarpaciu, w Beskidzie Niskim, to obecnie kościoły rzymskokatolickie. To są cerkwie, które zostały zaadoptowane na kościoły. Zachowano, uratowano bardzo wiele cennych zabytków na naszym terenie. Ale te cerkwie, akurat Pielgrzymka, Hańczowa, to są cerkwie żywe. Żywe nadal tym duchem cerkwi prawosławnej. Zachowuje się to na co dzień. I dla nas jest to tym bardziej takim motywatorem ku temu, żeby robić wszystko, aby ratować je dla następnych pokoleń. I myślimy, że tym przyczynkiem jest właśnie też to działanie pana Pawła, Bractwa Kawalerów Gutenberga i wszelkich zainteresowanych instytucji, które współtworzą ten projekt. I cieszymy się z tego, że udało się to zrobić. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować w imieniu naszej lokalnej społeczności miejscowości Hańczowa dla Bractwa Kawalerów Gutenberga za podarowane książki dla Szkoły Podstawowej Hańczowej. Bardzo dzieciaki się z tego prezentu cieszą. Zapomniałem przywieźć potwierdzenia od pana dyrektora i podziękowania, ale to wszystko jeszcze możemy nadrobić. Natomiast takie działania właśnie przyczyniają się ku temu, że możemy dla tych małych społeczności przybliżać ten wielki świat w postaci cyfrowej, w postaci digitalizacji, czy w postaci czytanej literatury, bardzo ciekawej, bardzo interesującej. A młodzi pamiętają i wspominają potem te wszelkie działania. Ja powiem jeszcze jedno. Cerkiew Hańczowej jest od wielu, wielu lat na trakcie małopolskiej architektury drewnianej otwartej, co oznacza, że na przestrzeni kwietnia aż do października codziennie, za wyjątkiem tam kilku dni, cerkiew jest od 9 rano do 18 otwarty. Mamy przewodnika, który oprowadza wszystkich zainteresowanych. Opowiada o historii regionu, historii cerkwi, o kulturze prawosławnej, łemkowskiej. Odwiedzają nas wycieczki z różnych stron świata, z zagranicy, z Polski. Przyjeżdżają cyklicznie kuracjusze z Wysowej, kuracjusze z Krynicy. Podkreślamy te wszelkie działania, które promowane są w mediach o naszej cerkwi. Teraz będziemy mogli śmiało pokazać tą stronę, aby można było zobaczyć to jeszcze i pokazać w domu. Zobacz, byłem, zobaczyłem, może pojedziemy i obejrzymy. I takie przykłady od wielu, wielu lat możemy zauważyć. Zainteresowanie jest naszymi obiektami, ale chcielibyśmy, tak jak ojciec dziekan powiedział, żeby to zainteresowanie przełożyło się też na tych sponsorów, którzy będą nam partycypować w naszych kosztach, nie tyle utrzymania, bo my cerkiew utrzymujemy bez żadnego problemu. Tu o te koszty, które są związane z tym procesem rekonstrukcji często, czy konserwacji. To są bardzo drogie, bardzo, bardzo drogie prace. I gdy mam okazję, to zawsze to podkreślam, liczymy zawsze i mamy wsparcie z województwa małopolskiego, od pana marszałka, od starosty powiatowego w Gorlicach, od gminy Uście-Gorlickie. Mamy też wielkie wsparcie od ministra. Udało nam się kiedyś pozyskać środki, właśnie środki na ikonostas. W tym roku składamy wniosek na Presto, następny na coś innego. No próbujemy, szukamy. Najlepszy w tym jednak jest pozyskiwanie środków ojciec Roman. On ma wielki wachlarz wiedzy w tym. Ja zająłem się cerkwią. Ojciec ma większy troszkę w tym udział w pozyskiwaniu, otwieraniu tych dróg. I myślę, że Państwo nas w tym wspomogą, abyśmy byli gdzieś tam
potem 1% chociaż wyżej. Jak można, ja tylko dodam, bo szanowni państwo, proszę sobie uzmysłowić, że żeby starać się o jakieś środki finansowe na remont, w dzisiejszych czasach zawsze tak zwany beneficjent, czyli instytucja czy osoba korzystająca z takiego wsparcia, musi się wykazać wkładem własnym, tak? Czyli musi zadeklarować jakąś kwotę finansową swojego wkładu w każdy proces pozyskiwania funduszy. W różnych instytucjach ten procent jest różny. Na przykład jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeżeli chcemy wystąpić o dofinansowanie, to ministerstwo zabezpiecza tylko 50% ogólnej kwoty, jeżeli chodzi o zabytki. Więc jeżeli występujemy przykładowo o 100 tysięcy zł, drugie 100 tysięcy zł musimy zagwarantować my. Jeżeli naszych wiernych jest 100 osób, to już jawi się obraz, że my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć takiej bariery. I to jest największy nasz problem, że te nasze małe społeczności czasami są jakby zepchnięte na margines możliwości pozyskiwania funduszy. My zawsze staramy się zadeklarować jakąś kwotę, zresztą tutaj w tym projekcie, który realizowała Bractwo, również finansowo partycypowaliśmy. Może nie jest to jakaś wielka kwota, bo 4,5 tysiąca od parafii, ale dla nas jest to kwota ogromna. Proszę mi wierzyć, 4,5 tysiące złotych są to pieniądze, które czasami zabierają cały budżet roczny na jakąś działalność w sferze ratowania tego dobra kultury. Tak? Cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z takiej możliwości, jakie dało nam Bractwo, żeby ten projekt zrealizować, żeby ten projekt doprowadzić do końca, sfinalizować, żeby móc się w jakiś sposób pochwalić tym, co mamy. I proszę mi nie wziąć teraz tego za jakąś taką moją bardzo krytyczną uwagę. Ale jeżeli my w jakiś sposób zaangażujemy się w ten projekt, czy merytorycznie, czy finansowo, no zależy nam na tym również, żebyśmy byli wyeksponowani w tym projekcie. Dlatego no, mi jest troszeczkę przykro, że na przykład przy realizacji tego promocyjnego wydawnictwa jest tutaj przedstawione Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jest Katolicka Agencja Informacyjna, a nie ma parafii. Tak by nas po prostu nie było w tym projekcie. No, ja rozumiem, że Katolicka Agencja Informacyjna jest patronem medialnym, ale ten patronat medialny no, to jest zupełnie co innego jak partnerstwo nawet finansowe, w tym sensie, że my wkładamy jakiś udział, a to nie jest nigdzie odnotowane. To jest tak na marginesie, chciałem dopełnić właśnie tę wypowiedź księdza Włodzimierza, jak nam zależy, jak nam leży na sercu dobro tych obiektów, których jesteśmy właścicielami i że staramy się, na ile mamy możliwości, jednak też pracować nad zachowaniem tego dziedzictwa. Jedno słowo, jeśli mogę. Pawle, na pewno musimy dołożyć starań i powiem w ten sposób, jeżeli cokolwiek przeoczyliśmy, to z całą pewnością nie było to sensem działania i ja uważam, że musimy sprawdzić, ponieważ w materiale, który będzie żył latami, w tym materiale ta kwestia współpracy z parafiami musi być bardzo wyraźnie i jednoznacznie podkreślona, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, bo proszę państwa, bez zaufania tych lokalnych społeczności, bez ich zainteresowania, bez ich zaangażowania nie byłoby tego projektu. Taka jest prawda, to trzeba głośno powiedzieć i ten projekt jest przede wszystkim dedykowany wam, jak również całemu społeczeństwu, które ma mieć szeroki dostęp do tego materiału, który powstał. Więc nie chcę pozostawić żadnej wątpliwości. Powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby ta gotowość
ta nie tylko gotowość, żeby ta współpraca i jej walor zostały uhonorowane i jednoznacznie podkreślone, bo to was ludzie mają odwiedzać i to u was mają doznawać waszej gościnności i to wasze skarby mają podziwiać. My jesteśmy tylko ogniwem transmisyjnym w tym całym przekazie, który został dzięki współpracy stworzony. Także z mojej strony i w imieniu Bractwa Kawalerii Gutenberga jednoznaczna deklaracja, na pewno dołożymy wszelkich starań, oczywiście w dialogu z księżmi, dołożymy wszelkich starań, żeby ten materiał na stronach internetowych funkcjonował w taki sposób, który dla Państwa będzie satysfakcjonujący. Na stronie internetowej.